Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Niemiecki dziennik Bild poinformował, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden opracowali tajny plan. Tajny plan dotyczący zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. I w tym planie. Jak to, jak to ujął niemiecki dziennik, prezydent Władimir Zełęski musi przyjąć do wiadomości, że rozpoczęcie negocjacji jest po prostu konieczne. Co ciekawe, niemiecki dziennik twierdzi, że ten projekt już krąży po zachodnich stolicach, że jest szeroko znany w środowisku dyplomatycznym. Według Bilda Stałe przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych przy NATO miało przekazać informację, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę, aby mogła zająć się jak najsilniejszą pozycję w negocjacjach z Rosją, wtedy, kiedy oczywiście przyjdzie na to czas. O, tutaj niemieccy dziennikarze wskazują, że ta Pomoc, to wsparcie amerykańskie dla Ukrainy będzie kontynuowane, ale będzie miało przede wszystkim charakter wzmacniania pozycji negocjacyjnej Ukrainy w rokowaniach z Rosją. Według Bilda tę perspektywę podzielać ma również niemiecki rząd, który za główny cel Postawił sobie ustanowienie władz w Kijowie, jak to określili niemieccy dziennikarze, w strategicznie dobrej pozycji negocjacyjnej w oparciu o obecną linię frontu. No i tutaj pojawiają się ze strony Niemiec takie sugestie, że od tego momentu prezydent Zełęski powinien negocjować z Władimirem Putinem w sprawie. Jak to określono, suwerenności i integralności terytorialnej swojego kraju. Natomiast niemieccy dziennikarze podkreślają, że Biały Dom i także oczywiście rząd, rząd Niemiec mają koordynować działania w tej, w tej kwestii, no i tutaj powołują się na rzekome źródła w niemieckim rządzie. Plan Niemiec i Stanów Zjednoczonych ma przewidywać zaopatrzenie ukraińskiej armii w taką ilość i w takie rodzaje uzbrojenia, aby mm, ukraińskie siły zbrojne były zdolne do utrzymania obecnej linii frontu, ale aby nie były w stanie odbić terytoriów znajdujących się już pod kontrolą rosyjską. Według sugestii niemieckich dziennikarzy, prezydent Ukrainy powinien sam dojść do wniosku, że to kontynuowanie wojny na, na tym froncie, który jest obecnie zamrożony praktycznie, nie ma większego sensu dla, dla Ukrainy. Jakby tego było mało, tutaj niemieccy dziennikarze podkreślają, że Stany Zjednoczone i Niemcy opracowały Dodatkowy plan B, jak to określają, który jako alternatywę dla negocjacji między Kijowem a Moskwą widzi tak zwany zamrożony konflikt bez porozumienia między stronami. No, w takiej opcji, w takim scenariuszu, front utrwaliłby się w postaci takiej no, swego rodzaju nowej granicy między obydwoma państwami i powstałaby. Sytuacja taka, jak zresztą przewidziana w porozumieniach mińskich z 2014, 2014 roku. Natomiast tutaj, zdaniem niektórych, niektórych posłów. Zasiadających w niemieckim parlamencie, w Bundestagu, coraz wyraźniej widać, że Niemcy po prostu nie wierzą w zwycięstwo Ukrainy, a część zresztą tych posłów wcale tego zwycięstwa nie chce. No i tutaj też warto zauważyć, że te, ta opcja opisana przez niemiecki Bild no, właściwie popycha nieco Ukrainę w stronę negocjacji określanych często jako Mińsk III. No, też warto tutaj nadmienić, że rząd Olafa Scholza. Całkowicie odrzucił te pogłoski Bilda, przekazując, że, że to do Ukrainy należy określenie celów militarnych, jak i celów politycznych. Obecnej, obecnej wojny. No i oczywiście też podkreślono, że, że Berlin zdecydowanie stoi po stronie, po stronie Kijowa, że wspiera Ukrainę, że, że będzie ją wspierał tak długo, jak to będzie konieczne, że będzie wspierał ją w obronie suwerenności, integralności terytorialnej, w przetrwaniu. No, generalnie cały zestaw. Tego typu standardowych dyplomatycznych, dyplomatycznych zapewnień. Niemniej jednak, w mojej ocenie, należy potraktować te informacje przekazane przez, przez dziennik Bild jako swego rodzaju papierek lakmusowy, jako swego rodzaju balon próbny, wypuszczany właśnie przed nie tylko niemiecką opinią publiczną, ale w ogóle szeroko rozumianą opinią publiczną, tak zwanego kolektywnego Zachodu. Widzimy i do, już od dłuższego czasu, że społeczeństwa zachodnie są po prostu zmęczone tą wojną społeczeństwa zachodnie widzą, że ponoszą koszty, realne, namacalne koszty tego wsparcia dla Ukrainy. Nie tylko materialnego przekazywanemu Kijowowi, ale także przecież tych sankcji, tych 11 pakietów sankcji, którymi została objęta Federacja Rosyjska i to w sposób zdecydowanie, można powiedzieć, taki, w sposób zdecydowany ochładza taką chęć do do dalszego finansowania finansowania rządu w Kijowie, do wspierania gospodarki ukraińskiej i tak dalej. W tym kontekście także warto podkreślić, że wielkie mocarstwa zawsze dogadywały się ponad głowami państw średnich i małych. No i tutaj oczywiście nie byłoby żadnym zaskoczeniem, gdyby doszło tego, do tego po raz kolejny w ciągu najbliższego czasu. Choć myślę, że dla sporej części opinii publicznej w Polsce, dla sporej części decydentów w Warszawie byłoby to jednak szokujące, biorąc pod uwagę, jak silna była narracja proukraińska, antyrosyjska przez no, cały rok 2020. I przynajmniej do połowy roku 2023. W tym kontekście także trzeba spojrzeć na te ogromne wydatki, jakie poniosło państwo polskie, jeśli chodzi o wsparcie dla, dla Ukrainy. I to zresztą widać bardzo dobrze po portfelach nas wszystkich: widać to po poziomie inflacji, widać to po tym gwałtownym skoku cen, widać to po stanie polskiej gospodarki. No i także... Oczywiście, po, po stanie wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warto pamiętać, że te dane, którymi dysponujemy, te dane oficjalne no, są bardzo mocno okrojone. Jest spora część danych utajnionych, ale biorąc pod uwagę te oficjalne przekazy, biorąc pod uwagę także te szacunki ekspertów, no, można powiedzieć tutaj w, oczywiście w pewnym przybliżeniu, że Polska przekazała Ukrainie ponad 350 czołgów. Ponad, na pewno ponad 100 bojowych wozów piechoty 1, szacunki niektóre mówią nawet o 300, ponad 70 armatochaubic krab od kilkudziesięciu do ponad stu armatochałubic Goździk 2S1 kilkadziesiąt wyrzutni BM-21 Grad kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych Dzik-2, pojazdy zjadowcze BRDM-2, też kilkadziesiąt sztuk, kilkadziesiąt samochodów ciężarowych Star 14 samolotów MiG-29 12 śmigłowców MiG-24 drony bojowe, zestawy przeciwlotnicze i tak dalej, i tak dalej. No, do tego trzeba było oczywiście dodać setki tysięcy pocisków artyleryjskich różnego kalibru. Właściwie, no, jeżeli chodzi o amunicję małokalibrową, to pewnie to szło w miliony sztuk: pociski przeciwlotnicze Piorun, karabinki grot, moździerze, granatniki kilkadziesiąt tysięcy hełmów i tak dalej i tak dalej. To jest potężna wyrwa, to jest potężna wyrwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to potężna wyrwa, wyrwa w wyposażeniu sił zbrojnych naszego kraju i pytanie oczywiście yy... Czy, czy to w ogóle miało sens? Czy to w jakimkolwiek stopniu była nasza wojna, biorąc pod uwagę fakt, że te kluczowe decyzje, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, zapadają zupełnie poza, poza gabinetami? W w takich stolicach jak Warszawa, Praga, Bratysława czy Budapeszt. Warto chociażby spojrzeć na politykę, którą przyjął Wiktor Orban politykę niezwykle zachowawczą, niezwykle ostrożną w tym zakresie, nieuszczuplającą zdolności obronnych Węgier. I warto to oczywiście mieć, mieć na uwadze, biorąc no, no też biorąc te kalkulacje, że to co, to, co przekazali niemieccy dziennikarze, to jest pewien, tak jak powiedziałem, balon próbny, papierek lakmusowy, i jest wielce prawdopodobne, że te warianty związane albo z, ne z rozpoczęciem negocjacji pokojowych, albo właśnie z zamrożeniem tego konfliktu będą miały miejsce. Natomiast, no, niestety, koszty potężne koszty wsparcia Ukrainy będą spadały. Przede wszystkim na barki tych państw, które okazały Ukrainie największą pomoc, i jednym z takich państw jest oczywiście Polska. Polska tutaj była absolutnie w czołówce. Ja od samego początku stałem twardo na stanowisku, że to nie nasza wojna, że. Angażowanie się Polski w ten konflikt jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. No i oczywiście warto mieć to także na uwadze, że dalsze kontynuowanie tego, tego wspierania Ukrainy jest po prostu niekorzystne z punktu widzenia państwa polskiego. Powinniśmy sobie z tego jak najszybciej zdać sprawę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.